Hej, cześć, witam was w 13 odcinku z gry Mafia 2. I jedna informacja bardzo ważna. Wybaczcie, że nie wyciąłem w poprzednim odcinku tej babki gołej. Wybaczcie naprawdę, ale myślałem, że wysłałem ten drugi zrenderowany odcinek tej mafii, gdzie wyciąłem, ale no tak byłem zagalopowany, że po prostu się nie zorientowałem. Ale nieważne, myślę, że nikt tego nie widział albo to pominął. Okej, zbieramy się stąd. Nie wiem, bierzemy byle jaki pojazd. W sumie powinienem wziąć ten mój. Chociaż teraz nie wiem, jak ja mam się stąd wydostać. W tym też problem. Chociaż może jest jakiś sposób. Zaraz się dowiem, bo ja bym chciał pojechać tym moim pojazdem. Nie chcę mi się brać tych obcych. Chociaż nie mogę stąd wyjść. Z tego co widzę, to mam pecha niestety. Okej, to o, wezmę sobie tą czarną furkę. Stąd po prostu odjedziemy. Ło! Furka pierwsza klasa. Widzę. Jak ja stąd wyjadę. Aha, nie ma jak. To jest kolejny problem. Co to było? What? No i dobra, ale teraz chciałbym stąd wyjść. A nie mogę niestety. No i na to nie pozwalają. A tutaj? Tu też nic. No to trochę gównianie, no. Sytuacja dość ciekawa. Wow! To był już dobry parkour. Aha, tu już się nie potrafi wspiąć. Jaka łamaga. Ale wsiąść do niego też mogę. No ile nim tak wyjadę taranując. O! Proszę! No i czemu tak od razu się nie można było zrobić? Dobra. Przynajmniej ten pojazd staranował. Bo ten to by na pewno nie dał rady. Odjeżdżamy stąd. I wracamy stąd do domciu. Trochę poobijany. Nie wiem, ile jeszcze będzie odcinków z Mafii 2. Mam nadzieję, że w tym bądź następnym tygodniu już skończę ją przed Assassin's Creed 4. Nie wiem, coś bym jeszcze zaczął nagrywać, ale no czekam na tą premierę i po prostu jak już ona będzie, to tylko Assassin będzie na moim kanale. Ewentualnie będę dawał Mortal Kombata. Bo nie będę olewał wszystkich serii, które tam do tej pory nagrywam. Ale Assassin, no, będzie go mnóstwo, obiecuję. Będzie go mnóstwo. Co trąbicie tam? Co trąbicie? Przeszkadza wam to, że mówię? Wczoraj był Mortal Kombat. Myślę, że wam się tam spodobało to moje gadanie i bicie tym Freddy Kruegerem, którego w końcu wylosowało po tych wszystkich rundach, drabinkach. Wow, 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 wow. Jaka kolizja, what the hell? What the hell? Spokojnie, spokojnie. Naprawimy maskę, znaczy maskę, silnik. Okej, jeszcze jakoś będzie ruszał. Powinienem go do naprawy dać. Jak nic, bo no wygląda okropnie. Ale żeśmy pojechali na hardcora. A równie dobrze mogłem jechać wolniej i bez żadnych wypadków. Przynajmniej to przeżyłem. Bo gorzej by było, jakby naprawdę zginął. I jedziemy na szybkęsa. O tak, piękny drift. I znowu się. O! Tu mamy akurat hydraulika. Tu akurat mamy hydraulika. To chwileczkę, naprawię maskę. No co mi drzwi rozjeżdżasz tempo to? Dobrze. Podjedziemy sobie tutaj teraz. Mamy tutaj hydraulika. Okej. Okej, mamy warsztat. I po prostu naprawimy pojazda, bo no niestety dostał poważnych $300. No wy chyba se jaja robicie. Chwileczkę. Już wychodzimy.
ale przynajmniej pojazd naprawiony. Ja tam nie narzekam. Najważniejsze, że naprawiony i stąd wyjeżdżamy. Wow, to był porządny wjazd. Dobra, jeszcze nie doznał obrażeń, to najważniejsze. No, za chwilę będziemy w domciu, zaczniemy coś pewnie jeszcze robić. Fajna muzyczka leci, facet nieźle śpiewa, na spontanie. A, ale jest ostro. Taksówka. Taka trochę nieprzyjemna taksówka. Ups, przepraszam. Nie chciałem. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć, bo ja chyba za tydzień zrobię ankietę i po prostu chciałbym wiedzieć, czy na 100% będziecie oglądać tego Assassin's Creed'a. Ja go już rozgłoszę na mój kanał, żeby było wiadomo, ile osób zagłosuje na tych 873 dokładnie. Okej, jesteśmy już na miejscu, zaparkujemy sobie ładnie. Parkujemy i teraz wbijamy tam. Trochę pobrudzeni, jak widać. Będzie cutscenka, się zamknę. Ale jedzie od niego. And he's going, oh God, oh God, oh God, oh Jesus Christ, was that you? Mm. Vito, oh Jesus, why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay, 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 what happened with Luca? It's done. All right, how about our guys? You find them? Yeah, Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead, but Balls and Beans are fine. Luca was, interrogating them when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards who ran into nobody. Back up, okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing. My God. Zaś ciebie spalę na stosie. 5 baksów! Oh, shit! Może 5 patyków, ale dobrze. Zajebiście dobrze. Kurde. No to się teraz zarobiło. I teraz do ciucharni. Czemu mam dwie kropki? Nie rozumiem tego. Ale jadę za GPS-em. Dobra, do ciucharni. Nowe ciuszki kupimy. W lumpieksie. Może coś tam będzie. Za jakieś 5 groszy. To się kupi jakieś pelerynki, kurteczki, nie kurteczki. O, tu już mamy ciucharnię. Dobra, mamy już tu jedną ciucharnię. Pięknie. Wbijamy tam. Ty, czekaj, czekaj, może ja lepiej wykopię te drzwi, żeby było efektownie. Dzień dobry! Dawać mi jakieś ciucholandie. Welcome to our store, sir. O, dziękuję. Please, sir, be quick. You smell like the Limburger. Morda w kubeł, kobieto. Daj mi wybrać jakiś porządny garnitur. O, garnitur i płaszcz. Dobra. Musi być mega czarne. Garnitur i płaszcz. Dobra. Ło, dobre, dobre, Vito. To już było dobre. Ale nie, kobieto, mi nie wmawiaj, że ja śmierdzę. Bo ty śmierdzisz kałem sandałem. Jeszcze wam na koniec wykopię te drzwi. Do widzenia! No, a drzwi zostawiam otwarte. Zamknijcie sobie jak chcecie. Okej. Okay. Wbijamy teraz do samochodu. Ale epic normalnie. Zarobiło się sporo kapuchy na takiej misji. 5 baksów. 5 patyków, przepraszam, bo baksy to trochę jest większa suma. Może to już miliony nawet są. Są tysiaki, otoczki. Ups. Ledwie. Wow. Panie Glino, możesz przejeżdżać. Ło cholera. Ale byłaby kolizja. Ale na szczęście zatrzymałem. Aha, teraz ponownie do restauracji jedziemy. Na co? Jakie to jest głupie. Aha, pewnie omówić kolejną misję założę się.
No, wiedziałem. Hey, Vito, you made it. Hey, Eddie. Oh, nice threads. Dziękuję. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family tonight. You and me. Oh, yeah. We're gonna be made. No, shit. Tonight? Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? Hmm. You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Ten stary hey, prick. Good to see you. What are you doing here? Hey, kiddo. Ah, to ten koleś, co był w więzieniu. Wanna talk to you about what's gonna happen today. No i ładnie. Come here, have a seat. All right. Sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Well, now I made good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this? But you work for Frank Finch. Yeah. I would have liked to have had you in our family. Yeah. But I figured Joe there is your best friend. You guys grew up together. Just like me and Frank. Since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep him waiting. Oh, czyli kolejna misja. All right. I'll see you fellows upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, you know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right, all right. That's enough. Let's go. Yous are like two school kids, I swear to God. All right, wait here. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. A czemu ten grubaza, nie ja? Hey. Good luck. Prawidłowo. Ciekaw jestem co... A ten się musi naczekać. Pewnie sobie przyśnie. Walnie se konia. No Vito, rób coś konkretnego. A teraz kręci główką, zastanawia się co robić. Ja bym może jeszcze nagrał coś. Your turn, Vito. O, gentlemen, proszę. W końcu. This is Vito Scaletta. Dzień dobry. Vito. Piątka. No, autograf, this family proszę. Of ours is a secret. You are entering the society of the chosen. A society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family. Or God, or your country. A moja matka? If I ask you to kill your own która brother, już nie żyje? You must do it. Show me which finger would pull the trigger. Co? O kurde. To jest jakiś rytuał? Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life. If I were to betray the secret of our way of life. May my soul burn in hell. Just like this saint. May my soul burn in hell, just like this saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. Ty geju! Jak śmiałeś mnie pocałować? I'm very powinienem pleased cię to have these two talented and honest men join us. And I'm happy super. This has happened in the presence of our esteemed guests. Especially Don Frank Vinci. And his consulier. You might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in a can. You see, where I grew up, the only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Trochę jak templariusze, powiem wam szczerze. Whatever you do, gentlemen, stay away from ale nie wtrącam się. No dope. That's our policy. You can make plenty of money. And after years of doing everybody else's dirty work, wiesz, że jesteś kimś. Be somebody. Skaleta. A teraz to jesteście tacy bogaci, twory kupujecie, bijecie bezdomnych, podpisujecie umowy, kopiecie dalej bezdomnych, furki kupujecie, jesteście bogaci, kopiecie dalej bezdomnych, pewnie, szukacie kobitek, kluczyków też, jeździcie na wycieczki, o, wasza wycieczka, dom marzeń, normalnie życie jest piękne.
No i pan Vito dalej klepie następnych bezdomnych, kupują nowe ciuszki do Ciucholandii. Tak, Lumpex ich sponsoruje i headshot, pięknie. I co dalej? Życie było piękne, lecz to czasu. Wszystko co dobre zawsze się musi skończyć. Rozdział 10. Obsługa hotelowa. Taki prosty rozdział. Villa Scaletta. Ło, tu już ma willę nasz drogi Vito. Pięknie. No to zmienił swoje życie, widzę. Stać go było teraz na większe ciążki. No już odbieram, spokojnie. Gdzie ten telefon? Czekaj, tam jest. Dobra. Hello. Hey Vito, it's Eddie. Hey Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah, oh, okay, alright, what's happening? I can't tell you over the phone. Alright, I'll be right there. Dobra, czyli kolejna misja, ruszamy. Okej, spotkamy się z Eddiem w domu. Najpierw jakieś ubrania. Pewnie tu znajdę jakieś kolejne porno coś. Jakieś gazetki. I tym razem zrobię cięcie, uwierzcie mi. O kurde, ale żeś się tutaj zagas... O, tu pewnie są te gazetki. Nie, to nie tu jednak. Wybaczcie mi. To co? No zboczony jesteś Vito, powiem ci. Od ostatniego czasu żeś się naprawdę porządnie ojechał. No teraz to ty masz bogactwo, Vito, no proszę. Żeś się dorobił takiego majątku. O, da, może coś jeszcze zjemy. O, coli się napijemy. Taki energy drink nasz. Jeszcze kanapeczkę, chwileczkę, kanapkę chcę. Jest kanapeczka, proszę bardzo, wcinamy. Oj Vito, nie posprzątałeś w kuchni. Widzę, że masz taki bajzel, że no nie da się tego opisać. Tu mamy łazienkę, o, drewniany kibel. No to żeś już naprawdę poziom wysoki normalnie. Gdzie ty masz szafę z ubraniami? Tutaj. Nie chcę tej skórzanej kurtki. Ty możesz zmieniać kolor tej skórzanej. Ale nie, ja wolę marynarkę i płaszcz, w której zmienimy kolor. Bo właśnie widzę, że tu można zmieniać kolory. Aha, no ja wolę czarny. Okej, dobra, bierzemy to ubranko. Ej, agent Vito rusza już na misję. 18 prawie minut już mamy. To pojedziemy tam i najwyżej zakończymy odcinek, chyba że wolicie dłuższy. A, zapomnieliśmy o tym. Tu mamy od razu zaparkowany pojazd. Co jest o tyle dobre, że nie muszę wpieprzać się w ten garaż. Dobra, jedziemy sobie. Pięknie. Vito już się tak wzbogacił, że to już naprawdę dąży z prawdziwy Vito. Z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście wypadki i kolizje muszą być, bo to tradycja u niego. Dojedziemy tam, najwyżej będzie cutscenka i zakończymy odcinek, żeby to też długo nie trwało. Bo nie chcę, żeby odcinki trwały po 40 minut. Jak tamten na przykład trwał 30 parę minut, bo akurat była niezła jatka. To akurat sobie pozwoliłem na to. Ale tutaj, jeżeli nic się takiego mniej... takiego zażartego działo, to wolę 25-minutowe maksymalnie do 23 minut, coś takiego, żeby to nie było za długie. Spokojnie. Jedź jak profesjonalista, jak Robert Kubica. Nie rozbijaj się o kogoś. O, już się rozbił, ale nie aż tak, żeby po prostu kogoś zabić. Dobra, może teraz zwolnimy trochę. O, dobrze. Gliną uciekliśmy. To było zarąbiste. Okej. Spoczy, spokojnie. Dojedziemy zaraz. I będzie bekowo. Musiałem się otrzymać. O kurde. Tir mnie prawie poturbował porządnie. Zadymił się pojazd. Ale ja jeszcze żyję. To najważniejsze. Wow. Prawie bym się wystrachał. Aha, do Joe jedziemy.
No super! Teraz nas gliny będą gonić. Zarąbiście. Nie o to nam chodziło, ale okej. Zawsze coś. Dobra, zgubiliśmy nasze gliny, kochane. Doskonale. Teraz wchodzimy do klatki schodowej i od razu na górę, bo wiemy, gdzie nasz Joe mieszka, w dalej tym pustym mieszkaniu. No bo on nie mieszka w jakimś luksusie, ale to nawet dobrze. Na co takiemu Joe do życia willa? Oj, chyba o jedno piętro za dużo. Takie mam wrażenie po prostu. A to zaraz sprawdzę. No, jedno piętro za dużo. I went on with a baseball bat and they looked like they were scared till yesterday. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Yeah, well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man Vito. Morning, Mr. Falcone. Hiya, Vito. Take a seat. Hey, guys. So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows this, so he's going to act quickly and try and come after us first. So we're going to take out Clemente. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. This is our best chance to get rid of him and his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight in the nicest hotel in town. Is that about right? Don't worry. I got a plan. Shit! Joe, put that thing away. Chcę wszystko załatwić jedną bombę. Put it away now. Okay. You're such a chicken shit. Okay, so now we're gonna waltz right in and blow up the building. Isn't that overkill? Don't worry, this thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building, but everybody in a room where it goes off is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost be able to watch it explode. Since when are you the smart one? Okay, fellas, I'm counting on you. Odkąd chyba się urodził, był taki sprytny. If all goes well, I'll have something nice for you. Oh, znowu nagroda. When it's over, call Eddie at this number. Oh, by the way, I closed the bar today, just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, what about that kid in the hall? You mean Marty? He ain't part of the organization, so he had to wait outside. I mean, why is he here at all? Why do you think? He's going with us because we need a getaway driver and somebody to cover our asses. What do you got against him anyway? I known him since he was a little kid, and he saved my ass with them greases. Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in the city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. Dobrze, he ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe, whatever. But I'm telling you right now, this is a bad idea. Dobrze, wiecie co? Zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 13 odcinka z gry Mafia 2. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie, do następnych odcinków.